Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Rafik i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Elden Ring na wyspie Farum Azula. Pokonaliśmy duet boskiej skóry, walcząc z szlachcicem boskiej skóry oraz apostołem boskiej skóry. Pokonaliśmy Malekita, czarną klingę oraz Placida Suksa, władcę smoków. Zakończyliśmy wątek z Smojogrodem, a także Dialosem. Pora wyruszyć na kolejną wyspę Elfhill, podporę świętego drzewa, na którą dostać się możemy od strony śnieżnych szczytów olbrzymów, docierając do Ordiny, liturgicznego miasta. Tutaj mamy więzienie. Musimy zapalić lampiony, wówczas odblokujemy teleport na wyspę. Zmieniłem wyposażenie, będziemy chodzić w ekwipunku rycerzy Tygla. Będziemy używać dwóch wielkich mieczy Ordovisa. Mamy ze sobą łuk kompozytowy, ogniste i zwykłe strzały do wzmacniania naszych ataków. Posłuży nam pieczęć olbrzyma. Na sobie będziemy nosić jedną z dwóch zbroi rycerzy Tygla. Bardzo ładna, średnio ciężka zbroja z dobrymi wytrzymałościami na obrażenia fizyczne, jak i niefizyczne. Talizmany, których będziemy używać, to talizman starożytnego smoka, zapewni nam więcej odporności na obrażenia fizyczne. Talizman pazura, ataki z wyskoku dwoma mieczami będą jeszcze bardziej bolesne dla wrogów. Proteza Milicenty zwiększa nam o plus 5 zręczność, a także każdy kolejny atak wzmacnia. Przegniła insygnia także znacząco wzmacniają siłę każdego naszego kolejnego ataku. Zanim wyruszymy, porozmawiajmy z Rodericką. Take a look around. The round table hold is burned. Raised to the ground. Don't worry. I don't blame you. I'll continue spirit tuning just the same as before, which is why I need your help persuading Master Hugh to leave. His roots are so knotted in this place. He won't last much longer if he stays here. His shackles are broken. He's a free man now. It's high time he put the round table behind him. Rodericka wspomina nam o kowalu. Nadal będzie nam dostrajać duchy. Wróćmy zatem do Hauga Kowala, który jak widać nie ma już kajdan na nogach, jest wolny. Może robić co chce. Blacksmith. Now, let's get smithing. Porozmawiajmy. Could you tell me what happened? Why is the round table burning? In ruins. Why does that girl weep for me? Oh. Have I forgotten
something of dire importance. Nadal o hołga mistrza kowalstwa możemy wzmacniać nasz oręż, nakładać popioły wojny, powielać je, sprzedawać przedmioty. Dobrze, pora przenieść się do Elfil podpory świętego drzewa. Swoją drogą zbroja i oręż rycerzy Tygla bardzo ładne i bardzo mocne. Tutaj możemy się teraz dostać do tego teleportu. Wcześniej był on zapieczętowany. Święte drzewo Miqueli. Znajdujemy się na bardzo olbrzymim drzewie. Korona świętego drzewa, na którym wznosi się miasto, do którego będziemy się udawać. Najpierw musimy zejść po tych niebezpiecznych konarach. Łatwo jest tutaj spaść. Walka jest równie niebezpieczna. Spotykamy kapłanów z królewskiej stolicy Lindl. W oddali widzimy marówki z głębin.
odwiedzimy każdą gałąź. Gadająca głowa. Klawane są tkowane mięso. Kamień kowalski 8. Zakradnijmy się. Zdobywamy koronę wysłanników. Gotowanym krabem wzmocnimy naszą obronę. Klucz kamiennego miecza. Rozejrzyjmy się.
Oczyśćmy się z bielizny. Najszybciej musimy przebiec. Zacznijmy. Zanim udamy się do miasta na drzewie Kiweli, wróćmy się na konar drzewa, który nie mogliśmy wejść. Przeszkadzał nam olbrzymi kapłan. Musimy go teraz zdjąć łukiem. Najpierw poradźmy sobie z wiatuszkami. Teraz mamy czystą drogę na konar drzewa, który tutaj wystaje.
zgniliznę. Poruszanie się po konarach drzewa jest bardzo niebezpieczne. Można łatwo się poślizgnąć i spaść. Zagubione popioły wojny służą do powielania popiołów wojny. Tutaj całą elitę. Kapłanów. Warto jest zacząć od najmocniejszego. Zdobywamy prochy posłańca wyroczny. Zobaczmy, czy tutaj czegoś nie ma. Ruszamy w kierunku świętego miasta Mikueli, zawieszonego na konarach drzew. Na górze mamy olbrzymią bestię Faromazula. Cała armia przegniła. Nie zauważył nas.
dostrzegł talizmanu perłowego smoka, który daje nam odporności na obrażenia od niewrażliwych obrażeń. Trzeba uważać podchodząc do wejścia, bo tutaj na nas czai się przegniły, które chce nas przytulić i zarazić z gnilizną. Na dole widzimy utraconą łaskę. Ciesząc się na widok skarbu, możemy zostać zaskoczeni, zaatakowani przez bestię Maru Azula. Na każdym kroku się czają na nas. Złoty run 13 poziomu. A wrogowie, którzy mają bursztynowe oczy w kolorze łaski, są silniejsi, ale dają 5 razy więcej dusz po pokonaniu ich. Warto jest tutaj na dół zejść, pokonać olbrzymie karłatne kwiatuszki, ponieważ możemy zostać zaskoczeni na górze ich magią. Kolejna wielka bestia Faru Azula i pomniejsze marogniowe. Kamień kowalski starożytnego smoka.
Honory kamień kowalski plus 8. Poteron 12 poziomu. Niebezpieczne marówki. Zapalmy sobie lampion. Kamień kowalski. Ponury 9 poziomu. Trzeba szybko zabić te ślimaki myślarza. Wówczas pozbędziemy się krysztaleników. Medalion z bursztynem. Pierwsza regeneracja wytrzymałości. Na dole czyha na nas dwóch magów bojowych.
dwóch magów bojowych. Kamień Kowalski, siódemka. A warto jest rzucając kukri albo używając strzał. Atakować pojedynczych wrogów, żeby do nas podchodzili, nie wszyscy naraz. Walcząc na tej kładce to byłaby pewna śmierć. Docieramy do windy, która jest skrótem. Loretta, rycerz świętego drzewa z karyjskiej przeszłości. Mieliśmy walczyć z duchem Loretty. Specjalne miecza rycerzy tygla jest niebezpieczne. Zdobywamy czar łuk mistrzostwo Loretty z wieloma strzałami, z jednym już zdobyliśmy, walcząc z poprzednią Lorettą oraz sierp bojowy Loretty. W oddali mamy łaskę. Kraczamy do zamku. Dobrze, moi drodzy, tutaj zakończymy nasz odcinek. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam do kolejnego. Trzymajcie się.